Natalia Ziętowska, witam. Rozpoczynamy serwis informacyjny Telewizji SLD. Dziś w Fundacji imienia Friedricha Eberta w Polsce odbyło się spotkanie dotyczące szans na wzmocnienie socjaldemokracji w Europie. Gościem specjalnym spotkania był Dietmar Nitan, poseł do Bundestagu oraz członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, którego zapytaliśmy m.in. o cel pobytu w Polsce. Jaki jest cel pańskiej wizyty w Polsce? Jestem tu, ponieważ zajmuję się we frakcji SPD w Bundestagu stosunkami z RP oraz dlatego, że chciałbym porozmawiać z wieloma, również młodymi reprezentantami lewicy, by zobaczyć, jakie projekty moglibyśmy wspólnie realizować, by socjaldemokracja w Polsce i w całej Europie znów mogła odnosić sukcesy. Socjaldemokratische Politik in Polen, aber auch in ganz Europa wieder erfolgreich zu machen. Socjaldemokracja w Europie, w tym na przykład w Niemczech, nie funkcjonuje zbyt dobrze? Polityka socjaldemokratyczna nie funkcjonuje zbyt dobrze, ponieważ SPD w tym czasie, jak była w Niemczech u władzy, rozczarowała wielu wyborców. Przeprowadziła w Niemczech liczne reformy, nie potrafiąc wytłumaczyć ludziom, dlaczego to robi. Wiele osób miało uczucie, że SPD nie jest już partią broniącą sprawiedliwości społecznej. Przez to straciliśmy zaufanie wielu obywatelek i obywateli i dlatego przegraliśmy ostatnie wybory. Ale mam wrażenie, że SPD uczy się na swoich błędach. Mamy nowy zarząd partii. Sigmar Gabriel, przedstawiciel młodszego pokolenia, ma wiele dobrych pomysłów, co należy zrobić, by odzyskać zaufanie ludzi. A nasza nowa sekretarz generalna Andrea Nahles postawiła sobie za cel włączenie dołów partyjnych oraz pokazanie, że w SPD decyzje podejmowane są z dołu do góry. Dlatego jestem optymistą i wierzę w to, że teraz, krok po kroku, dźwigniemy się do góry. Die auch sich zur Aufgabe gemacht hat, die Basis der Partei wieder mit einzubeziehen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass in der SPD man auch von unten nach oben wieder Entscheidungen treffen kann. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir, nachdem wir jetzt ganz unten waren, wieder Schritt für Schritt nach oben kommen. Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję pod tytułem Przyszłość europejskiej socjaldemokracji. Celem spotkania było zainaugurowanie cyklu debat politycznych organizowanych przez Fundację imienia Friedricha Eberta w Polsce. Fundacja imienia Friedricha Eberta, pierwszego demokratycznie wybranego niemieckiego prezydenta, to niemiecka instytucja działająca na rzecz podstawowych wartości i ideałów demokracji społecznej. Została założona w 1925 roku. Fundacja realizuje takie cele jak wnoszenie wkładu do współpracy i porozumienia międzynarodowego, umożliwienie młodym ludziom dostępu do studiów i badań poprzez przyznawanie stypendiów oraz wspieranie kształcenia politycznego i społecznego w różnych dziedzinach w duchu demokracji i pluralizmu. Tematy, jakie obecnie podejmuje niemiecka instytucja, to kultura demokracji, innowacje i współuczestnictwo oraz globalizacja w duchu solidarności. Jak funkcjonuje ta organizacja w Niemczech? Fundacja Friedricha Eberta jest niezależna od SPD. Oczywiście ma do czynienia z SPD, ponieważ pochodzi z socjaldemokratycznej rodziny, ale jest niezależna. To znaczy, że SPD jako partia nie może powiedzieć fundacji, musisz to i to zrobić. Fundacja samodzielnie decyduje o swojej działalności i to jest jej mocną stroną. Fundacja Eberta nie jest partią, lecz fundacją, która może podejmować zagadnienia związane z zachodzącymi zjawiskami w danym społeczeństwie i prowadzić interesujące dyskusje na ich temat. Organizacją, która daje ludziom szansę przedstawienia na konferencji lub warsztatach swoich idei. Ponieważ nie jest partią, może myśleć zupełnie inaczej i jej działań nie ograniczają stwierdzenia i tak nam się to nie uda, bądź tego nie wolno robić, kiedy się rządzi. Niezależność fundacji jest jej zaletą. Dzięki temu ludzie mają poczucie, że są struktury, które są niezależne, które nie są odgórnie zarządzane, które rozwijają i realizują swoje własne pomysły. W ten sposób funkcjonuje fundacja i bardzo się cieszę, że ona działa nie tylko w Warszawie, ale również w Niemczech. Dass die Menschen das Gefühl haben, dass es Strukturen gibt, die unabhängig sind, die nicht ferngesteuert werden, sondern die ihre eigenen Ideen entwickeln. Und so funktioniert die Friedrich-Ebert-Stiftung und ich bin froh, dass wir sie haben, nicht nur in Warschau, sondern auch in Deutschland. Zakaz palenia na plaży, w restauracjach i w dyskotekach. To zmiany zaproponowane przez PO, PiS i PSL w ustawie dotyczącej zakazu palenia. Jednak za wprowadzeniem tego typu zmian nie opowiada się lewica. W Sejmie odbyła się już debata dotycząca zmian w ustawie o całkowitym zakazie palenia.
Właśnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, która zakłada, że nie będzie można palić w miejscach publicznych, czyli na przykład na plaży, w pubach, restauracjach, gdzie nie będzie można wydzielić palarni. Palenie będzie też całkowicie zakazane w szkołach, na przystankach autobusowych, dworcach czy w pociągach. Taka decyzja nie cieszy jednak polskich palaczy i również SLD nie popiera zmian zaproponowanych przez egzotyczną koalicję PiS, PO i PSL. Zachęcamy wszystkich palaczy do zerwania z tym zgubnym nałogiem. Palenie szkodzi zdrowiu palaczy. Palenie szkodzi zdrowiu biernych palaczy. Wszystkich Państwa, którzy palą, zapraszam do ograniczenia tego nałogu lub wręcz do rzucenia papierosów. Ja sam nigdy nie paliłem i nie palę, ale jako człowiek lewicy nie mogę zgodzić się na dyktat polityków wobec obywateli. 90% obywateli w Polsce jest przeciwnych, aby politycy narzucali im, jak mają się obywatele zachowywać. W Sejmie mamy do czynienia z egzotyczną koalicją. Koalicją niebiesko-zielono-czarną, koalicją Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i PiS-u. Ta egzotyczna koalicja doprowadziła do przyjęcia następujących propozycji prawnych. Otóż po wejściu w życie ustawy w kształcie przygotowanym przez komisję w nocnych klubach, w klubach go-go będzie zakaz palenia, w zakonach będzie wolno palić, hulaj dusza, piekło nie ma. W dyskotekach będzie zakaz palenia, w akademikach będzie wolno palić, w samochodach z kratką będzie zakaz palenia, na traktorach będzie wolno palić, w pubach będzie zakaz palenia, w więzieniach będzie wolno palić, w domach weselnych będzie zakaz palenia, w szpitalach psychiatrycznych będzie wolno palić. Proponujemy, aby przywrócić prawo do tego, aby w prywatnych naszych rozmowach, na prywatnych przyjęciach czy spotkaniach można było poczęstować kogoś papierosem. Wykreślenie w sprawozdaniu komisji wyrazu publiczne powoduje, że również prywatne spotkania mogłyby być penalizowane karą grzywny. A jak Eichler, kontynuujemy cykl politycznego abecadła Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W dzisiejszej jego odsłonie przedstawiamy sylwetkę posła Romualda Eichlera. Urodził się w Dusznikach i ma 61 lat. Ukończył Państwowe Technikum w Szczecinku z tytułem zawodowym technika rolnika. Ma wykształcenie średnie. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną. Jest szczęśliwym mężem, ojcem oraz dziadkiem czwórki wnucząt. Kiedyś swój wolny czas poświęcał wędkowaniu. Teraz cieszy się z każdej wolnej chwili. Uwielbia zwierzęta, a najbardziej swojego czworonożnego przyjaciela, Jackiego. U ludzi najbardziej ceni uczciwość i kompetencje. Poseł drugiej, trzeciej i czwartej kadencji Sejmu. Jego przygoda z polityką zaczęła się w 1993 roku, kiedy to po raz pierwszy został posłem na Sejm. W Sejmie zajmuje się rolnictwem. Jak sam mówi, to nie tylko jego praca, ale także hobby, któremu poświęca się od ponad 40 lat. Zainteresowanie rolnictwem rozpoczęło się, kiedy założył swoją firmę, która okazała się być jedną z najlepszych w Polsce. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia we wtorek.